Grzegorz Kiszluk, jeden z pionierów reklamy w Polsce. Członek jury wielu festiwali, m.in. Krakfilm, Złote Orły czy Media Trendy. Laureat Stalowego Przęsła 2004 za budowanie mostów między różnymi poglądami i aspektami komunikacji rynkowej. Pierwszy redaktor naczelny magazynu Impact, właściciel wydawnictwa reklamowego Adpress i redaktor naczelny magazynu Brief. Twórca platformy Brief for Poland, skupionej wokół marketingu miejsc. Marka Chopin, wydaje mi się, że bardzo doskonale znana w moim pokoleniu, czyli nie tym najstarszym, mam nadzieję, tylko już bardzo dojrzałym i trochę mniej znana, myślę, w młodym, niestety pokoleniu. Za moich czasów Chopin i konkurs Chopinowski był dzięki szkole był prezentowany jako właśnie to jedno z najważniejszych dóbr narodowych, polskich dóbr narodowych. Mocną stroną marki Chopin w moim przekonaniu jest unikatowość samej muzyki. I nie wiem, może ja starzejąc się, dorastając, yy, inaczej słyszę, kiedyś nie słyszałem tego piękna, który jest w tej muzyce, ale myślę, że jak każde piękno, trzeba jeszcze dodatkowo włożyć w takie, jakieś inkrustowane pudełeczko, eleganckie, które trzeba pokazać. Ja powiem szczerze, co jest Chopinem? Pewnie każdy z nas ma osobne, inne, indywidualne doświadczenia na ten temat. Może z tego warto by było złożyć też jakąś opowieść. Ja mam takie jedno wspaniałe, dzięki Bogu zaraziłem też tym moją córkę, syn jeszcze za młody. To, jest, to są koncerty w y, łazienkach. I powiem i za chwilę się wzruszę, ale naprawdę to są takie momenty, które sobie pamiętam, które doskonale przypominam. Najpiękniej jest położyć się na trawie i patrzeć w niebo, Z niebo i słuchać tej muzyki. Polska potrzebuje takich wyróżników, takich właśnie y, takich marek, takich y, postaci jak Chopin y, y, i takich wydarzeń jak konkurs Chopinowski, żeby kraj był rozpoznawany. Chodziłem do liceum, do, do szkół różnych, kiedy... Yy, pamiętam tylko, że te dni, kiedy w Warszawie odbywał się konkurs Chopinowski, były dniami wyjątkowymi. Słuchało się informacji na temat tego. To był trochę taki, jak, jak, jak rywalizacja sportowa. A nasz? A jak mają się nasi? A jak Zimmerman? No, mimo, że ja nie... Mało tego, ja w tamtym czasie, powiem szczerze, może nawet ze skruchą trochę, nie rozumiałem muzyki poważnej. Nie nie, 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 czułem, nie nie rozumiałem tych dźwięków. Natomiast w tej chwili, gdybyśmy teraz weszli do mojego samochodu, to... Yy, i włączyli silnik, to pierwsze stacje, które się od, odezwał, to są stacje z muzyką klasyczną. Najskuteczniej promują się kraje poprzez swoje marki. I to też takie właśnie komercyjne, yy, kulturalne, sportowe, turystyczne, yy, Poprzez sztukę, bo ludzie mówią tak, no Polacy są sympatyczni, okej, okay, bardzo mieli, nam się to bardzo podoba. Natomiast, jakby zapytać tych ludzi, a co oni umieją robić? To jestem przekonany, że większość ludzi nie wie, mało tego. Dopóki ludzie nie będą mieli w swoim domu, w swoim ogrodzie, w swoim samochodzie rzeczy, które im dobrze służą i. Yy, oni nie będą wiedzieli, że to jest z Polski. To o naszym kraju będą mogli tylko powiedzieć: O, tam są fajne dziewczyny, krajobrazy, samoloty lądują. Natomiast, takim, taką marką, takim produktem, który Europejczyk powinien być, mieć w domu, to oczywiście powinna być muzyka szpena.